Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałabym opowiedzieć o nepalskich słodyczach. Co prawda nie wszystkich, bo wzięliśmy ich tylko kilka. Byliśmy dzisiaj i wczoraj z mamą na przechadzce i oglądaliśmy słodycze w cukierniach. A że teraz jest święto, nowy rok nepalski, to oni mnóstwo takich słodyczy robią. I właśnie wzięliśmy kilka z nich i chciałabym o nich dzisiaj opowiedzieć, gdyż właśnie dowiedzieliśmy się na ich temat i ich nazwy. Вот. Pierwszym z nich będzie вот taki, no nie wiem jak to nazwać, jest to bardzo chrupiące, jest to przysmak nepalski. Z pewnością dzieci bardzo to lubią, bo ono chrupie i jest słodkie jak nie wiem co. Jest to, nazywa się to fini, czyli takie właśnie chrupiące. Można robić je w wielu różnych kształtach. Można je robić też na twardo. I jest to mąka z wodą. Później bierze się i nawarstwa ją, czyli bierze się i składa, ugniata. Następnie się robi kształt, jaki się chce i daje do gorącego oleju, na głęboki olej. Później, kiedy one już się nawarstwią tak jak trzeba, posypuje się je cukrem pudrem. Dzięki temu powstaje taka słodka warstwa, jakby one były całe w luksze. I dzięki temu mamy właśnie taki słodki przysmak. Można je jeszcze posypać różnymi rzeczami, wiórkami kokosowymi, orzechami. Orzechami raczej nie, ale różnymi takimi dekoracyjnymi i smacznymi rzeczami. Następnie mam takie oto placuszki. Są one też chrupkie, nazywają się nimki. I one mogą być różnych kształtów, aż mamy wot takie. I one są mniej więcej tak samo robione jak fini, ale są na słono. I też się bierze ciasto z mąki, wody, daje się dużo przypraw, ugniata też, nawarstwia się i na jedno gorący olej. Kiedy później się je wyjmuje i są gotowe. Je się je oczywiście na zimno, kiedy one wyschną. Wyschną i wystygną. Ot. Bardzo smaczne, dobre na lunch albo na jakiś snack. W sensie bardzo dobre do jakichś małych dań. Są bardzo smaczne. Następnie mamy takie ciasteczko. Jest to panier, ser robiony w domu, posypany вот takimi wiórkami. Robi się go tak, że robi się panier, czyli mleko gotuje się, a później dodaje ocet lub cytrynę. Później powstaje właśnie panier, on się odsącza od serwatki, oddziela od serwatki, odsącza się sam panier i formuje kształty, które chcesz mieć. Następnie daje się go do słodkiego syropu i gotuje przez 15 minut. Później można wyjąć, posypać albo dodać cokolwiek w środku można dodać. Albo krem, albo wiórki, albo cokolwiek takiego. Nazywa się to camcam. Camcam albo czamczam, zależy gdzie się takie znajdzie. Następnie mamy вот takie kulki. Вот takie kulki mamy. One nazywają się gulag jamun i mogą być różnego rodzaju. Mogą być białe, mogą być brązowe, a mogą być ciemnobrązowe. Zależy od tego, co się do nich doda. Вот. I są to takie dumplingi, jak po angielsku się mówi dumplings, smażone na głębokim oleju, a następnie wrzucane do słodkiego syropu. I one w tym syropie leżą, nasączają się nim. Później można je wyjąć albo i nie wyjmować. Jeśli się nie wyjmuje, to się robią bardzo, bardzo miękkie i takie ciapkowate. Ale za to syrop jest bardzo smaczny razem z nimi. A można je wyjąć i posypać jakimiś kokosowymi wiórkami albo innymi takimi dekoracjami. I są bardzo smaczne. Mięciutkie i słodkie. Następnie mamy takie ciasteczko. Często można to nazwać herbatnikiem. Jest to nepalski przysmak podawany z herbatą. Na przykład z masala chai, która to jest mleczna herbata, podawana w jakimkolwiek lokalnej kafejce. I jest to narobione tak, że to jest mąka z masłem, klarowanym masłem. Następnie umiata się, robi się kulki i robi w kształt miseczek, вот takich miseczek.
a później wierzch takiego ciasteczka ugniata się na prasie, która właśnie robi takie paseczki. I nazywa się to kadżuli. I też jest smażone na głębokim oleju. Bardzo twarde, ale też bardzo smaczne, bardzo dobre do herbatki. Następnie mamy wot takie ciastka. One tak samo są robione, ale to jest mąka wymieszana z masłem albo ghee, ugnieciona i rozsmarowana, w sensie ugnieciona na płasko. Później robi się z niej kształty, które się chce, mogą być jakiekolwiek. I daje też na głęboki olej. I od wychodzą takie ciasteczka. Jeszcze zapomniałam powiedzieć, do nich się dodaje cukier oczywiście, żeby były słodkie. Вот. I to wszystko na dzisiaj. I вот to jest kilka przykładów rybackich słodyczy. Jest ich mnóstwo. Są mleczne słodycze, robione z mleka. Są barfi, są peda, inaczej nazywane pera, też z mleka robione. Taki panier jak to, tylko trochę inaczej robione. Są camcam i jest mnóstwo różnych rodzajów. Jest rasmalai. A to jest tylko kilka z nich. Są twarde, i są miękkie, i są mleczne, i są mączne. Łatwo, jak wchodzisz do cukierni takiej, to pierwsze co ja widzę, kiedy wchodzę do takiej dużej cukierni, w której jest mnóstwo słodyczy, pierwsze co widać, że tutaj leżą twarde takie zakąskowe, jak do herbaty. Tam dalej leżą mleczne, mnóstwo mlecznych. Nazywam się barfi albo camcam. A jeszcze dalej leżą peda, peri, pera, albo gulag jamun. Nie, jest mnóstwo rodzajów. Ja tutaj zaprezentowałam tylko kilka z nich. I to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia.